Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Barbie. Dzisiaj czeka nas dosyć chyba intensywny odcinek, ale nie będę zapeszać. W poprzednim, jak widzieliście, albo nie widzieliście, jeżeli nie widzieliście, to zapraszam was do oglądania. Barbie, powiedzmy, że trochę przegięła i postanowiła odegrać się na Blaine'ie w sposób chyba najgorszy, jaki można wybrać ze wszystkich możliwych sposobów. Postanowiła umówić się na randkę z jego wrogiem. A co z tego będzie, to zobaczycie dalej. Wprawdzie może jest trochę wcześnie, ale Blaine postanowił... Czekajcie, zaraz wam powiem, co postanowił. Dobra, dobrze mam ustawienia. Z światłem nagrywam, tu powinnam lepiej być widoczna. Postanowił odprowadzić Aurorę do mamy. Oczywiście puka do drzwi, teoretycznie Aurora już tam widzicie, buszuje w środku domku, no ale żeby nie było. Postanowił troszeczkę wcześniej córkę oddać mamie. Proszę cię bardzo, pochwal córkę, że zapierdziela jak mały samochodzik. No i Blaine, gdzie jest Barbie? Oto jest pytanie ze 100 punktów, prawda? Najpierw pochwal malutką. Gdzie ty jesteś mała? Tu jesteś mała. Jeszcze ten romans z Lilith. I patrzcie, kogo tutaj widzi Blaine. Więc może czekaj. Dominik Salvatore, obraź go. Co on w ogóle robił Barbie? I dlaczego schodzi z sypialni Barbie? Także takie akcje. Proszę bardzo. Wrzaski. I to jeszcze przy małym dziecku. I to jeszcze zauważył, że jest flirciarski. Możesz tutaj z podłych pchnij go. Właściwie co on wyprawia, nie? W tym domu. A gdzie jest Barbina? To też jest dobre pytanie. A Barbina tutaj na piętrze... Czemu ona stoi w kurtce w domu? Może nie wiem, może jest jej zimno. Może im wszystkim jest zimno, że oni w tych kurtkach siedzą. O, tutaj się chyba przechwala, że się barabnął. Z Barbie w szafie przez przypadek. Z podłych kpi ze stroju. Że co to w ogóle ma? Właściwie to co on ma za strój? Drwi go z niego i bardzo cię proszę, żeby się z... Gdzie jest Barbie? W ogóle Barbie mogłabyś tu zejść, bo tu się akcje dzieją. A ty masz tak wyrąbane. Nie możesz jej zawołać? Ta osoba jest zbyt daleko. A patrzcie, dzisiaj jest Halloween! No nic, w każdym razie ja cię bardzo proszę, żebyś ty z podłych... Nie z podłych, to z podłych czy złośliwych? O jest, walcz! Weź mu przypierdziel, że się przespał z twoją Barbie. Fajnie kucają, nie? Ale najgorzej, że wszystko to jest na oczach dziecka. Więc takie akcje, moi drodzy. Chyba jednak Barbie udało się osiągnąć to, co miała w zamierzeniu. Więc wielka nienawiść. Dobrze, pięknie mu przywaliłeś. I teraz, moi drodzy, ty jesteś pewny siebie, zwycięstwo. Jakaś taka rozmowa zbyt kulturalna. Teraz, Blaine, będziesz musiał wrócić do domu, natomiast ja przełączam się po prostu do zarządzania światami, żeby zmienić teraz sobie sterowanie, no bo ciężko by było u Barbie... musiałam Dominika wprowadzić, żeby chyba te akcje ogarnąć. Ale teraz idziemy do zmiany sterowania. Zaraz, tylko pięknie, piękny strój masz. I teraz ja cię proszę, żebyś ty skrzyczała Blaine'a, że co on w ogóle tutaj odwala. Złośliwe... O, zacznij rozsiewać niedorzeczną plotkę i bardzo cię proszę, żebyś tutaj z podłych wykrzyczała mu zakazane słowa. Trochę to takie patologiczne, żeby przy dziecku się kłócić, no ale... to nie tak miało być. Bardzo nie tak. Ale proszę cię bardzo, nakrzycz o to na niego, że pobił twojego faceta. Osiągnięty drugi poziom złośliwości, no bo co, on może się barabować z twoją przyjaciółką, a ty nie możesz z jego największym wrogiem. I ja sobie, kochani, zakupię chyba termostat, bo możliwe, że im jest po prostu tutaj zimno w tym domu. Termostaty muszę sobie fajne pobrać. Świąteczne obiekty mnie nie interesują. Chociaż właściwie, czemu miałyby mnie nie interesować? Mogą być te cukierki gdzieś tutaj ulokowane. I... Dobra, jest termostat. Ustaw na cieplej.
I ja bym bardzo chciała, Blaine, żebyś ty sobie poszedł już. Więc weź go wyproś. I tak samo wyproś Dominika. A potem sobie zmień kochana, załóż kostium, można się przebrać. Ale będziemy sobie organizować, powiem wam. Halloween? Tylko na razie ty się weź przebierz, Aurorka sobie śpi sama z siebie. Niech się wyśpi dziewczynka. Trochę ci się chce pęcherza, Aurorka, więc jeszcze sobie skorzystaj, a potem sobie wrócisz do spania. Barbie, tutaj mam nadzieję, że w miarę uda ci się. Naprawdę muszę już iść, no właśnie. Idźcie obaj, miej ich dość, wyproś ich, te białe kozaczki są w tym wszystkim najlepsze. Posprzątać trzeba, to trzeba wyłączyć. I będziemy organizować dzisiaj święto Halloween, ale najpierw tak, przytul swojego kotka numer 1. Chciałabym, żebyś przytuliła albo pogłasiała kotka numer 2. I jeszcze trzeba się, Barbie, trochę wyspać, bo jeżeli my dzisiaj wieczorem będziemy robić, powiedzmy, że imprezę, żadnych takich uśmierconych simów, więc to akurat dla nas nie będzie istotne, imprezowy nastrój, przebieranie się oraz opowiadanie historii. Nie ma problemu, wszystko będzie. Uzupełnij tutaj potem jedzenie, jak wstaniesz. Możesz mu podać przysmak. Możesz się z nim pobawić. Właściwie to możesz to już zrobić teraz. Jak zwykle pralka zepsuta, więc nic tutaj nie zrobię z tym. Denerwuje mnie to. Chyba zrezygnuję w ogóle z robienia prania w tej grze. Zrezygnuję z robienia prania. Kurde, fajnie by było tak. O, pralka mi nie działa. To nie pióra, ale wszystko, co mam, będzie czyste, nie? Okej, okay, kotki sobie pięknie śpią na kanapie. Mówiliście mi, ja tego nie testowałam, że można dodać wydarzenie. To jest wydarzenie? Czy dodaj święto? Nie, no dodaj wydarzenie. I że można jakąś godzinę ustawić, jak się tak dodaje? A tego nawet nie wiem, więc na razie nie będę może testować. Ale mamy święto za świętem teraz w naszej rozgrywce, więc będzie się działo. Tylko problem jest taki, że jeżeli Barbie organizuje Halloween, to kogo ona zaprosi? No chyba musi Blaine'a zaprosić. No ale jak zaprosi Blaine'a, co? Blaine'a nie zaprosi, Mitch nie zaprosi, jej córka przecież jest. To jest dziecko Blaine'a, więc wypada, żeby ten Blaine się pojawił na tym Halloween. Tutaj mamy co? Psikus albo przysmak. O, dzieci mogą zapukać do moich drzwi po przysmak. Zobaczymy, czy zapukają. No fajne jest to oświetlenie, czemu ja na to wpadłam wcześniej? O, widzicie, Mitch do nas, Mitch, tak. Barbie to w ogóle nie wie, czy ma być wściekła, czy nie. No bo to teoretycznie, co ma być wściekła? No ona z Blaine'em nie jest, ona Blaine'a nie chciała. Bardzo długo nie chciała Blaine'a, więc... No sorry, kochana, wóz albo przewóz, jesteś jak pies ogrodnika. Zjedz sobie. Właściwie te świeczki tutaj to też... Nie jest źle, to jeszcze trzeba odłożyć. I wypadałoby, żebyś coś zaczęła przygotowywać. Możemy upiec coś fajnego? Nie możemy, bo ty nie masz umiejętności pieczenia. Chciałam te umiejętności pieczenia kiedyś zdobyć. Jeszcze, żeby impreza ogólnie miała sens, wypada jakąś muzykę na niej mieć, prawda? O, coś takiego. Czy coś bardziej takiego wow? Nie, no może dajmy taką wieżę, chociaż ja nie lubię. W ogóle w moich simowych domach nie ma tych wieży nigdy. Słuchaj, latynoska, barokowa, lekka muzyka, klasyczna elektronika, alternatywna, radio dla dzieci, pop, disco, new age, muzyka z całego świata, ogrodowa, zimowe, o jest, straszna muzyka. I teraz tak, Aurorka, musisz wstać. Barbie, ja cię proszę, żebyś założyła kostium. Maskotka, listonoszka, księżniczka, dostawczyni pizzy, cheerleaderka jest chyba dla ciebie idealna. Czekaj, będziesz wyglądać jako cheerleaderka. O Jezu, fuj! Zewnętrzny pojemnik na śmieci potrzeba ci. No nie, ta cheerleaderka to taka kiepska. Jest coś lepszego? Łotrzyca, pokojówka, przemytniczka. O, może być pokojówką. Nie wiem, z takiego jest barbiowatego z tych stroi. No, łotrzyca też może by była dobra.
Ale może być pokojówka. Zresztą pokojówka na Manhattanie. Kupimy ci jeszcze zewnętrzny kosz, bo ten syf, co masz tu, aż mi się nieprzyjemnie zrobiło cię. Ja strasznie nienawidzę śmieci. Nienawidzę zapachu śmieci i ogólnie... Uch! A ta tutaj ma wyjątkowo duże, jeżeli chodzi o te śmieci. Tutaj sobie dajmy kosz zewnętrzny. Tylko tak, najpierw... Gdzie jest ta organizacja przyjęcia? Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Zaprosimy sobie gości. I to jest pieczenie kiełbasek, wesele, wspólne upiorne przyjęcie. Lecimy dalej. Gospodarzem będzie oczywiście Barbie. Goście. I to jest najlepsza sprawa. No będzie Aurora. No, Diana, żeby nie było. O, Teresa na pewno. Katrina, fajnie, żeby przyszła. Co, Merlia przyjdzie. Dominik. No, no niestety, no, no muszę ich zaprosić. A czy kogoś mamy? No, Emilia Kopytko z nami pracuje. Kacper, Johnny Zest, Edith Vega z nami pracuje. Mortimer też z nami pracuje, ale chyba... O, możesz Branta i Branta. O, Branta też wypada zaprosić. Dobra, to zrobimy to w ten sposób. Żywieniowca nam nie trzeba, miksologa nam nie trzeba. Wszystko robimy w naszym domu. I czekamy, aż goście przyjdą. Młodziutka moja, wstałaś. Czy możesz założyć kostium? Jodełka, potwór, świąteczny pomocnik? Właściwie jestem, co ty będziesz miała za kostiumy. Będzie trzeba to sprawdzić. Wyłączyłaś? A nie, włączony jest cały czas. Proszę cię, wyrzuć śmieci, bo to wstyd, jak goście przyjdą i będzie taki... B. To też muszę... Czemu ja nie mogę tego tosta z serem sprzątnąć? I goście, żeby przyszli. Tak coś cicho. Nikogo nie ma. Podejdź tutaj. Joj! Joj, nie idź do góry, zostań tutaj. Co ty tutaj masz? Oglądaj Sima o imieniu Blaine. Blaine jest u góry? Nie powinien być u góry. Znaczy, na pewno zrobimy tak, że zamknę tutaj drzwi. Wszystkich z wyjątkiem domowników. Żeby oni mi się nie plątali po tych pomieszczeniach i nie siadali przy komputerze. O, patrzcie, mają nawet te same ubrania. Weź ty, zadmij wróg. Cokolwiek to oznacza, możesz zadąć wróg. Tańcz z Simką, podziękuj za przybycie, ucz tańczyć. No, to jest taka ciężka sprawa, no. Czy ona powinna się wściekać? Nie powinna, niby się wścieka, niby nie może. Więc to jest to. Wyjmiemy sobie jeszcze z lodówki żarełko. A co my tutaj mamy? Migdałowe makaroniki, nie? Ale serowe oczyska i ten tort powinien się pojawić. I ja bym chciała, żebyś... Może wiesz co, zawołaj wszystkich na jedzenie, może oni wtedy tutaj przyjdą. Weź kawek, dodaj świeczki urodzinowe, zapakuj na wynos, zawołaj na posiłek. Okej. Może ludzie wtedy zechcą zjeść. Podejdź tutaj, ty jesteś smutna, ponieważ potrzeba nauki. Będziemy się tobą zajmować, tylko kochana, ja chcę wiedzieć jeszcze, jakie ty masz tutaj kostiumy. Jodełkę jeszcze spróbujmy. Świąteczny pomocnik jest uroczy. Ojoj, ale to jest takie typowo świąteczne. A jest coś... Jeszcze było coś jednego chyba. Potwór? To jest nic. Więc ten świąteczny pomocnik jest chyba najlepszy. Bardzo proszę, jak ty się czujesz? No, trochę kiepsko, ale możesz poprosić o pomoc z układaniem kształtów. Teresa, Mitch, Blaine, chodź. Tata. Pomagaj. O, dobra, jest Tereska.
Ale gdzie ten ojciec polazł? Że ja się zapytam. W ogóle gdzie są ci goście? No jest twoja koleżanka. O pomoc zwierzą? Ona niestety nie możesz poprosić koleżanki. Możecie się tylko zawołać. Czy ty wznosisz toast teraz? Kurde. O, przyszedł twój facet, a to są takie Halloween trochę takie niebezpieczne. Możesz tańczyć. Psikus albo przysmak. Ciekawe, czy jakieś dziecko w ogóle tutaj przyjdzie. Bo ten psikus albo przysmak. O, przyszedł Brand do nas. A to kto idzie? Hello, gdzie ty idziesz? Katrina? To chyba nie tu powinnaś być. Impreza halloweenowa odbywa się tu w środku. Ale możesz trochę pokrzyczeć. Niby podziękuj za przybycie, miczce. Ale wiesz co, z podłych... O, możesz wręczyć podły. Prezent. I tak wiecie, nie może być to takie proste. Krytykuj kostium. Co my tutaj jeszcze mamy? Opowiadanie historii. Ćwicz śpiewanie. Możesz też poćwiczyć śpiewanie. Jak się opowiada historię? Wiedziałam, jak się opowiada historię, ale teraz to kurde... wziąć udział, jeśli mam tutaj książkę innemu dziecku lub opowiadaj historię przy ognisku, jeżeli posiadasz. Poproś... O, przysmak. A możesz poprosić o przysmak. Dwójka tatusiów. Tatusie, tatusie moje. Rozmawiaj o imprezie z tatą. Opowiedz głupawą mu historię. I nie wiem, z zabawnych opowiedz dowcip w stylu puk-puk. Jakie to jest to? Szkoda, że nie znamy dzieci Branta i Brenta, bo też mogłyby przyjść na tę imprezę, ale że dwie rywalki o serce Blaina w tym samym stroju. Znaczy oni wszyscy są w tych samych strojach. O, nie wiem czemu. O Jezu, nawet Merlia ma strój, to jest chyba jakiś... Ja nie zauważyłam tego, że Merlia też jest tą sprzątaczką? To może weź ty załóż inny kostium. Łotrzyca, pokojówka, przemytniczka. O, ja pierdzielę. No może już ta cheerleaderka była chyba lepsza. A co, kupie z nią rozmawiacie? No czego się spodziewałaś, Mitch? Barbie jest zazdrosna. To bardzo zazdrosna, ale potem podejdziesz do Teresy, rozmawiaj o kostiumie i zakręć kołatką. A jeszcze wypadałoby może coś, obejrzycie sobie razem, oglądaj filmy z i może jakiś horror. Masakry o północy 3. I kogo mamy w domu? Który to był Blaine, jak myślicie? O, jest Blaine. Możemy cię dodać do grupy Blaine. Ja bym chciała, żebyście wy poszli sobie tutaj, podejść tutaj razem i spokojnie porozmawiali w tej całej imprezie i w tym całym szumie, który zaraz się stanie. Nie wiem, ile nam jeszcze czasu zostało. Zostało nam około 40 minut. Chciałabym, żebyście sobie pogadali tak na spokojnie. O tym, co się dzieje. Nie. Staraj się mu poprawić humor, czyli bądź dla niego taka miła, bo wiesz, że on się wkurzył strasznie o tego gościa. Ale ten pocałunek mnie denerwuje. Czemu oni się całują? Oni się nie lubią. Nie całujcie się. Nawet flirtować możesz. Z zabawnych parodijnego Sima, czyli na przykład jego obecną. Ale bym bardziej chciała, żebyście pogadali o swojej córce. O
Jezu, Jezu, Jezu! Ej, to jest po prostu takie cudowne, że on już jest w ich życiu, musicie przyznać. Że to są najcudowniejsze momenty, jak on właśnie tak przychodzi i przytula tę malutką Aurorkę. To jest mega. Podziękuj mu mimo wszystko za przybycie. Staraj się z nim już tak nie kłócić. Przynajmniej teraz. I z przyjaznych poproś o przysmak? Cokolwiek to... Nie, nie, bo on będzie pewnie szedł tam na dół gdzieś. Wypisuj się zwierzakiem. A ty, Barbie, w tym czasie możesz się wykąpać. O, kolejny duch nam chodzi. To jest trochę upiorne, że te duchy tak łażą faktycznie. Genovefa Maluch, Monika Wojewoda. Jezus Maria, ej, tu jest naprawdę mnóstwo tych duchów. Jakieś ciarki mam. Ej, serio. Ja nie wiem, ja nigdy nie lubiłam grać z tymi duchami, one mnie przerażały. A ty ci faktycznie daje jedzonko? O, dał ci. To jest takie słodkie, pochwal go. Że dobrym ojcem jest. Możesz mu wręczyć prezent. Przyjazny prezent. Mapa skarbu. Żel stymulujący. O mój Boże. Przepraszam. To żart nie dla wszystkich. Ale możesz mu jakąś mapę skarbu dać. Nie wiem, czy ucieszy. O! Chyba się ucieszył. Możesz go objąć? Za to, że się tak pięknie opiekuje twoją córką? Co ty robisz? Tradycja ukończona? Chciałam, żebyś go objęła, a nie żebyś tak tutaj z nim siedziała. O, i widzicie, i po tych wszystkich dramach jednak się objęli, chociaż ich... Życie wygląda, jakby go zastrzeliła. Dobra, kochani. Dobra, kochani, ja będę już kończyć odcinek, ponieważ dużo materiału mam nagranego. Dziękuję wam za oglądanie. Niestety nie mogę stwierdzić, co sądzicie o tym całym zachowaniu Barbie. Czy uważacie, że jest spoko, czy że nie jest spoko. Co sądzicie o tym, jak dalej się losy potoczą. Dlatego, że nagrywam odcinek po odcinku. Widzicie zresztą po moim ubraniu, bluza Hogwarts cały czas na mnie tutaj. Bo tak mam, że siedzę jednego dnia i nagrywam bardzo dużo odcinków. Tak czy siak. Dziękuję, kochani, za oglądanie. Zapraszam was oczywiście na kolejne odcinki. Pamiętajcie o zostawieniu reakcji, jeżeli lubicie Barbie. Łapek w górę, komentarzy, co wolicie. I trzymajcie się oczywiście wszyscy cieplutko. A jeżeli mało wam informacji, chcecie podzielić się swoją twórczością, zapraszam was na moją grupę Team Scarlet. Zapraszam was na Facebooka, Instagram. I trzymajcie się cieplutko jeszcze raz. Pa, pa! Thank you.